Panie Filipie, kiedy pan wraca na YouTube'a? Na YouTube'a? Na YouTube'a. Uwaga! Będzie akcja! Wracam teraz! Fajnie? Co się stało? Kielniaska na oś się zepsuła. A to może włączyć, wyłączyć. Stary sposób zaplem. I Windowsem przede wszystkim. Drogie dzieci, zapraszam do mnie. Chodźcie, chodźcie. Łapiemy się za śmieciarkę. I tylko fajeczkę wyrzuć, żeby mama nie widziała. 3, 4, pchamy! Ludzie, żartowałem. Jak wy śmieciarkę? Gdzie to pchać? Statystyczny Polak, nazwijmy go Marianem, żeby nie było, że zawsze tylko Janusz i Janusz, wytwarza rocznie 320 kg śmieci. A więc statystyczna, czteroosobowa rodzina, której głową będzie nasz wyimaginowany Marian, wytworzy tonę 280 kg szkła, plastiku, tektury, bioodpadów, czyli wszystkiego tego, czego chcemy się pozbyć, bo zawala miejsce i śmierć. Gdyby nie oni. Gdyby nie superbohaterowie, w swoich stalowych wielorybach utonęlibyśmy w śmieciach. O mniej więcej właśnie o tak. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, wchodzę w to. Zostanę superbohaterem, zostanę ładowaczem ręcznym. Wielu z was zapyta teraz, dlaczego nie powiem wprost, nie przyznam się, że zostałem śmieciarzem. A już wam tłumaczę, bo to bardzo nieładna łatka dla ludzi, którzy pracują zajebiście ciężko, codziennie mierząc się z waszym brudem i smrodem. Zarabiają 3000 zł miesięcznie, wstają w środku nocy po to, żeby wam żyło się od po prostu normalnie. A teraz wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ich zabrakło. No i nikomu tego nie życzę. A teraz chodźcie, poznajcie moją ekipę. Razem, tak jak staniemy, wyglądamy trochę jak z teledysku YMCA. To jest Marek, brygadzista. To jest Damian Ładowacz i Piotrek również Ładowacz. Piotrku, na czym dzisiaj będzie polegała moja praca? To może zademonstrujemy, zapraszam. Tą kartą otwieramy, czekamy na... Czy ten śmietnik gada, czy mi się tak, tylko wydaje? Tak, oczywiście. Do opróżnienia pojemnic. Taka jest informacja, dopiero możemy unieść. Ja, cóż to są śmieciowe Gwiezdne Wojny. Co my tu mamy? Takie. To jest zmieszane, tak? Tak, to są śmieci zmieszane. Niesegregowane. Robię na czuja, po prostu trzeba tu pewnie podjechać. Tak. Czekaj, co ty tam wciskasz? Co tam wciskasz? No i do tego rodzaju pojemników musimy podnieść poprzeczkę tym pomarańczowym. Tak, tylko delikatnie, tak, delikatnie. Aha, tak, trzeba z wyczuciem. Tak. Jak na padzie w PlayStation. Dokładnie. Dobra, wszystko jasne. Powrót. Wracam czym? Tym samym? Tak, w drugą Dobra. Stronę. Shiftem skaczę, spacją strzelam. Czy no, nieważne. Może być. I zielonym zabieramy śmieci, które się znajdują w odwłoku. Dobra. Przepraszam, śmieci w odwłoku? Tak. To się nazywa odwłok. To jest odwłok? Tak. I teraz jak wcisnę zielony, tak, to, ta to zostaną zgarnięte. Łopata, tak? Tak, pobierze śmieci, które popchnie tam dalej na paki. Wracam. Zeżrę go jeszcze raz. No zazwyczaj się pobiera dotąd, aż będzie pusty odwłok, bo nieraz ona potrafi się zapchać. Także trzeba na bieżąco pobierać te śmieci. Czyli ten odwłok musi być pusty. Nie no, to nie są takie straszne rzeczy jeszcze. Tararara, odwłok mamy pusty. Zobaczcie, ile tu jest niepotrzebnych śmieci. Zobaczcie te gazetki promocyjne z supermarketu. Powiemy szczerze, że słabo ta segregacja wygląda u nas. Słucham? Powiemy szczerze, że słabo ta segregacja wygląda. No właśnie. Jak widziałeś, no to tak właśnie ludzie podchodzą do tego. No. Jeśli mogę. To wszystko, no właśnie. Ten cały papier, te wszystkie gazetki promocyjne powinien się trafiły do zmieszanych. Powinien się znać w pojemniku oznaczony niebieskim kolorem, czyli papier, tektura i tym podobne. I to by spokojnie sobie trafiło na linię segregacyjną, dokładnie, makulatura i dokładnie, jeszcze raz papier. Dokładnie. To dlaczego ci ludzie to robią? To nie do nas pytanie. Człowieku, który... To wszystko rzuciłeś tutaj, ten cały papier, a nie do papieru. Wstydź się. I to bardzo. Do ciebie mówię. Wiatru. Ciechanów, daj trochę wiatru. To wasze. To wy tak śmierdzicie. Uuu.
To jest nasz rewir i nie macie tutaj wjazdu. Przejmujemy te śmieci, one są nasze. Dobra, jedziemy dalej. Gdzie mam stanąć, co robię? Na stopkę, proszę. Tutaj, na platformę. Najdziwniejsza rzecz, jaką znaleźliście w kontenerze? Głowa dzika. Co? Głowa dzika. Nie dość znalazłem przecież gościa śpiącego, tak? Tak, i mam nawet zdjęcie. No także, że trzeba zawsze uważać, zajrzeć do pojemnika, bo mogliśmy gościa wysypać, łap. Przecież tego nie widać, tak? Jak on by tam wpadł do środka. A więc, Ciechanów, wrzuciłem waszą kulkę do mojego bubble tea. To oczywiście nie jest przypadek. Kłebo pochodzi z Ciechanowa, tak samo jak Doda, a więc teraz szansa na posegregowanie tego wszystkiego. Jedziemy do sortowni. Dopiero połowa naszego ciężkiego dnia. Śmieci, które przyjechały naszą śmieciarką, nie znikną nagle w sposób magiczny, niczym obietnice wyborcze tego albo tamtego. Nieważne, wszyscy tacy sami. Ważne, że teraz czas na kolejny etap życia śmiecia. Ja wiem, jak to wygląda i dokładnie tak to działa. Śmieciarka wydala śmieci. No, co ja zrobię, tak jest. Pierwsza selekcja to gabaryty, czyli największe przedmioty, których nie ma sensu dalej puszczać na sortowni. To, co tutaj widzicie, wygląda delikatnie psychodelicznie, ale jest bardzo ważne. To jest tak zwane sito bębnowe. Macieju, gdybyś mógł jeszcze raz włożyć tutaj kamerę, widzicie w nim dziurki. One są małe, średnie, duże. Chodzi o przeselekcjonowanie wielkości odpadów. Są małe dziurki na przykład na puszki i puszki sobie jadą już jedną taśmą. Większe na butelki i jadą inną taśmą. I w końcu duże na przykład na kartony i one rozjeżdżają się w kompletnie różne miejsca. Polacy rocznie produkują aż 12 milionów ton śmieci, z czego uwaga, aż 9 milionów to odpady zmieszane. Zaledwie 3 miliony ton śmieci trafiają do zbiórki selektywnej. Każda butelka po wodzie mineralnej wypitej w tym mieście powinna trafić na tę taśmę. Po selekcji. Niestety, tak się nie dzieje. Oczywiście najlepiej by było, gdyby nie było ich wcale. Tylko jak to zrobić? No i tutaj polecam mój patent. Mam jedną butelkę, z której korzystam codziennie, a w środku jest kranówka. Filtr, który filtruje tę wodę, zmieniam raz na miesiąc. Jestem hipochondrykiem i dużo musiałem poczytać wcześniej, zanim zacząłem jej używać. Ale okazało się, że nic mi nie grozi. Woda jest super przyjemna, ma bardzo delikatny smak. A ja osobiście bardzo lubię też smak kasy w portfelu, bo załóżmy, że piję 3 litry wody dziennie, a tyle piję i w tym momencie ta butelka zwraca mi się dokładnie po 4 dniach. Można, można. Oczywiście jedna osoba wiele tutaj nie zmieni, ale wyobraźcie sobie teraz milion hajzerów z takimi butelkami, a 10 milionów hajzerów, oczywiście nie życzę ludzkości 10 milionów hajzerów, ale już 10 milionów osób korzystających z tego samego plastiku codziennie w nieskończoność, to już robi robotę. Co tutaj teraz pani robi? Selekcjonuję gazetę, puszki, butelki. Czyli wszystko to, co da się jeszcze odzyskać, to wyciągamy. Tak jest. Aha. Chusteczki idą do tego. Chusteczki out. Nie będzie. Dobra. Tylko gazeta, papier. Gazeta, papier. To jest wszystko, rozumiem, zmieszane, tak? Tak jest. Czyli to, co my robimy, to tak naprawdę ludzie powinni zrobić w domu. Powinni zrobić w domu. Dzięki, że byliście z nami. Kanał Wchodzę w to wraca do gry. Jeśli się podobało, kliknijcie dzwoneczek i dajcie suba i piszcie w komentarzach, co jeszcze powinienem wejść. Wasze zdrowie. Czy mogłabyś mnie trochę przywrócić do stanu używalności, bo to zaraz pojedzie dalej. Dzięki. Aj! Do góry, do góry, do góry. Aj! Nie! Pchasz mnie w drugi kontener! Jest źle. Proszę pana, ale jest jedna rzecz. Tak. Że jak mąż zmarł, ja telewizji nie oglądam. No i bardzo dobrze, bo to jest w internecie. Gdyby nie oni, gdyby nie superbohaterowie, w swoich stalowych wielorybach utonęlibyśmy w śmieciach. O, nie, 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 nie.
Dzisiaj wyjątkowy odcinek, wchodzę w to. Zostanę superbohaterem! Zostanę ładowaczem ręcznym!